Dzień dobry w sobotę. Nie zaczynaj od y. Świetny fragment dostajemy dzisiaj. Znowu szabat, znowu impreza i pewna wskazówka Pana Jezusa o tym, żeby nie zajmować pierwszych miejsc, żeby zajmować ostatnie miejsca. Czasem tak jest, że ludzie nakręcają się bardzo emocjonalnie, nakręcają się w uczuciach, w emocjach. Dzieci też tak mają, już się złoszczą, tupią nogami i tak dalej. I wtedy można zrobić błąd pod tytułem zacząć krzyczeć, zacząć próbować coś wymusić na tej osobie, żeby się uspokoiła. I tak naprawdę to nakręca jeszcze bardziej. A można tak podejść do takiej osoby, żeby ją właśnie, żeby jej zaproponować, żeby sobie, nie wiem, usiąść trochę z boku. Czy jakby trochę odejść od tego, co jest w tym momencie tego całym tym zgiełkiem, tak? Usiąść, pozwolić troszeczkę się uspokoić, a potem zadać proste pytania, co się wydarzyło. To mi się bardzo skojarzyło z tym ostatnim miejscem, o którym Pan Jezus mówi. Jezus mówi wprawdzie o pokorze, mówi o tym, żeby nie być człowiekiem, który chce być pierwszy na zaszczytnych miejscach. Ale myślę, że można to też wykorzystać do tego wszystkiego, co nazywamy zamieszaniem. A myślę, że macie takie przekonanie, bo to już nie wrażenie, ale przekonanie, że my dzisiaj żyjemy w takim bardzo zintensyfikowanym zamieszaniu. Mam trochę teraz więcej czasu z tej racji, że siedzę w tym swoim pokoju jak więzień i troszkę więcej patrzę, co się dzieje w świecie. I nawet jak sobie otworzę stronę główną YouTube'a i tam pojawiają się różne propozycje, to naprawdę co druga propozycja to jest jakaś gadająca głowa, która albo mówi o polityce, albo mówi o religii. I wszystkie te gadające głowy, nie wiem, chyba teraz sam to robię, próbują dać mi jakieś cudowne wskazówki, w jaki sposób się odnaleźć w tym świecie, co mam myśleć. Jedni mówią, bądź za tą opcją w polityce, drudzy mówią, bądź za tą opcją. Jedni mówią, wystąp z kościoła, drudzy mówią, zostań w tym kościele. Jedni mówią, to już czas kościoła się kończy, drudzy mi mówią, czas kościoła się zaczął, apokaliptyczny, teraz będzie wielka walka. Każdy chce zawładnąć moim umysłem, moim sercem. Chce mi powiedzieć, co jest dla mnie najlepsze, w jaki sposób powinienem myśleć, jak się powinienem zachowywać, co powinienem myśleć o moim kościele, o moim państwie, o mnie samym. Wczoraj zrobiłem taki filmik krótki, na którym zaprosiłem szczególnie kobiety, żeby mogły powiedzieć o swoich żalach. I naprawdę czytałem wczoraj przez wiele godzin te wszystkie komentarze, gdzie ludzie, właśnie szczególnie kobiety, mówią o tym, co bardzo ich boli, że bardzo często są niesłuchane, są tylko pouczane, że nie słucha się ich zdania, że Kościół w taki czy inny sposób je skrzywdził. I tak sobie myślę, że my wszyscy bardzo potrzebujemy takiego ostatniego miejsca, o którym dzisiaj Pan Jezus mówi. Usiądź sobie na ostatnim miejscu, czyli tam, gdzie nie ma zgiełku, tam, gdzie nikt tym miejscem nie jest zainteresowany, bo wszyscy chcą być tutaj z przodu, chcą być w centrum uwagi, chcą być na początku, chcą być najważniejsi. I spróbuj tam posiedzieć. Co ciekawe, Pan Jezus mówi, że przyjdzie gospodarz i mówi przyjacielu, może powiedzieć przyjacielu, przesiądź się wyżej. A więc ten człowiek, który będzie na ostatnim miejscu, ma szansę. Oczywiście to nie chodzi o taki tani zabieg, że teraz sobie usiądę na ostatnim miejscu, żeby się przesiąść później, ale chodzi o szczerą postawę, że ten człowiek ma szansę na to, żeby gospodarz w ogóle się nim zainteresował. I może to też jest jakiś obraz tego, że właśnie dopiero na tym ostatnim miejscu zobaczymy, co jest najważniejsze. Zobaczymy, w jaki sposób w tym wszystkim, w tym całym zgiełku,
tym krzyku, często już takim rozpaczliwym, wulgarnym krzyku z każdej ze stron, bo już widzę, że wszyscy przeklinają i wszyscy na wszystkich nadają. I każdy ma tylko swoje słowo, bo jedni używają wulgaryzmów, a drudzy używają wielkich słów, mówiąc, że... Bo zobaczcie, ci mówią, jesteście tacy i owacy, w sensie wulgaryzmów. Nie będę tutaj cytował, bo za chwilę będzie afera. Każdy wie, można sobie przeczytać w internecie. A ktoś mówi z naszej strony, z naszej kościelnej strony, mówi, jesteście diabłami. Tak naprawdę jedni na drugich używają strasznie brzydkich, niedobrych słów. Każdy wykorzystuje swoją armię, swój język do tego, żeby tak naprawdę nie szukać prawdy, ale żeby ubliżyć drugiemu. A chodzi o to, żebyśmy właśnie usiedli na ostatnim miejscu i spróbowali się do tego wszystkiego zdystansować. Zdystansować to nie znaczy, że nie mam zdania. To nie znaczy, że to mnie nie interesuje. To nie znaczy, że umywam rączki, ale to znaczy, że chcę wiedzieć, dlaczego coś myślę, jakie są moje poglądy i chcę wiedzieć, czy ja naprawdę tymi poglądami, które głoszę na zewnątrz, które być może wykrzykuję, żyję. Dobrze wiemy, że kiedy jest zamieszanie, to pojawia się wielu ludzi, którzy próbują na tym coś ugrać. Kiedy jest tłum, to wiemy, że pojawią się złodzieje. Kiedy jest tłum, to wiemy, że pojawią się ludzie, którzy będą chcieli sprzedać coś do jedzenia, będą chcieli sprzedać coś do ubrania się, a więc pojawiają się tacy cwaniaczkowie, którzy chcą coś ugrać dla siebie. Z jednej strony trudno mieć do nich pretensje, bo wykorzystują okazję, a z drugiej strony pokazuje to, jak bardzo dajemy się zmanipulować. I jeszcze raz to podkreślę. Nie chodzi o to, żebyśmy umyli rączki, usiedli sobie na ostatnim miejscu, ale chodzi o to, żebyśmy usiedli na ostatnim miejscu i pozwolili sobie, swojemu sercu, swoim myślom w końcu dojść do głosu. Żebym ja dla samego siebie wiedział, co myślę, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, za kim idę i czego oczekuję. I może warto tak tę Ewangelię o ostatnim miejscu odczytać. Jako podpowiedź do tego znowu, kolejną podpowiedź w tych dniach, w jaki sposób odnaleźć się w tym wszystkim, czego wszyscy doświadczamy. Potrzeba nam ludzi, którzy nie tyle będą pouczać, tak jak pisały te kobiety w tych komentarzach wczoraj. Potrzeba nam ludzi, którzy nie tyle będą mówili nam, co mamy myśleć. I znowu, zobaczcie, każda ze stron ma swój język represji, to znaczy jedni będą mówić, że to pod prawem masz tak myśleć, drudzy będą ci mówili, że jak przestaniesz tak myśleć, to pójdziesz do piekła. A więc nie chodzi o strach, ale chodzi o to, co mówi święty Paweł w pierwszym czytaniu dzisiaj. Słuchajcie, ono jest genialne, bo Paweł mówi o takim wzorze, bym powiedział, dystansu do swojego życia. Bo Paweł mówi, chciałbym umrzeć, chciałbym odejść, ale wiem, że moje zostanie jest lepsze dla was. I właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli dystans do swojego życia, żebyśmy nie trzymali się swojego życia, więc swoich poglądów, swojej wizji świata, swojej wizji też Kościoła, żeby to było jasne, wiary Pana Boga kurczowo, bo wtedy jesteśmy w stanie zabijać, bo wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że tylko moje poglądy są absolutne. Tymczasem absolutny jest tylko Bóg. I Pan Jezus w tych ostatnich dniach w Ewangeliach nas bardzo uczy tego, że mamy się uczyć rozeznawać, co w danym momencie jest lepsze. Tak jak wczoraj wam mówiłem, nie dlatego, co dla mnie jest lepsze, ale co jest lepsze w tym, żebym mógł kochać. I tak samo jest dzisiaj. Paweł mówi, wolałbym umrzeć, ale wiem, że muszę zostać, bo to jest dla was lepsze. A więc mam swoje jakieś pragnienie, ale na razie je zostawiam z boku, dlatego że widzę jakieś większe dobro w tym, żeby być z wami. Pan Jezus mówi, usiądź na ostatnim miejscu, nie dlatego, że jesteś nikim, że jesteś człowiekiem, który nic nie znaczy, że nie masz wartości. Nie. Ale mówi, usiądź na ostatnim miejscu, żebyś złapał dystans do rzeczywistości i żebyś znał swoją wartość nie przez to, jakie masz poglądy, jaki stołek zajmujesz, ale przez to, kim jesteś. A tylko na ostatnim miejscu, na miejscu sługi, czyli tego, który znowu kocha, bo służy,
jesteś w stanie zweryfikować to, kim jesteś. Przy tej Ewangelii warto dodać sobie tylko taką jedną rzecz, szczególnie to mówię tym wszystkim, którzy bardzo lubią zajmować ostatnie miejsce, żeby podkreślić swoją pokorę, to jak bardzo są uczniami Pana Jezusa. Pamiętaj, że na ostatnim miejscu zawsze jest Jezus. Nigdy Go nie wyprzedzisz w byciu na ostatnim miejscu. Dobrej soboty Wam życzę. Do widzenia. Trzymajcie się. I dużo zdrowia Wam życzę.